na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować aplikację Matma. Matematyka jest łatwa. Są to wzory, które posłużą nam do rozwiązywania zadań. Głównie są one kierowane dla licealistów oraz studentów. Program jest darmowy i dostępny na platformie Google Play. My zobaczymy sobie wersję na moim tablecie, właśnie z tym systemem operacyjnym. Mamy tu takie główne kategorie jak algebra, analiza, geometria, statystyka, logika i zbiory. Zobaczmy sobie może pierwszą z nich, czyli algebrę. Mamy tutaj podkategorie takie jak stałe podstawy, potęgowanie, średnie wielomiany, logarytmy, równania, układy równań, macierze i wyznaczniki. Jeżeli wejdziemy sobie w stało, otrzymamy tutaj wszystkie wzory na bardzo przejrzystej białej kartce, które umożliwiają nam lepsze zapamiętywanie. Niektóre z nich są także rozdzielone taką zieloną linią, którą bardzo wrzuca się w oczy przy pierwszym kontakcie i pozwala nam łatwiej znaleźć dodatkowe wzory, które są potrzebne w zadaniach, czy to po prostu się ich nauczenia. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo pod kategorii które znajdziemy właśnie w głównych kategoriach, takie jak ciągi, granice. jedynie co mi się tutaj nie podoba w tej aplikacji, to to, że mamy tylko same wzory, a nie mamy jeszcze jakichś twierdzeń czy definicji. Troszeczkę mi tego brakuje. Jednak, jak rozwiązuję jakieś zadanie i brakuje mi danego wzoru, to właśnie odpalam taką aplikację, ponieważ jest, szybciej jest odpalić. Coś z telefonu, niż po prostu szukać książki od matematyki i sprawdzać, jaki to był wzór, żeby policzyć zadanie. Wygląd aplikacji jest dość prymitywny, jednak spełnia swoje zadanie, jest bardzo prosty. Lepiej pozwala się skupić na tym, co robimy, niż być cały czas rozpraszanym. Do cofania służy nam właśnie przycisk szczałki, który jest budowany u mnie w ekran. Jeżeli mamy smartfona, to zapewne mamy taki przycisk w, w telefonie. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo wzorów. Jeżeli jednak nam czegoś brakuje, zawsze możemy ściągnąć drugą część Matematyka 2, która jest głównie kierowana dla studentów. Tam znajdują się całki oraz mają się pojawić pochodne w następnej wersji. No dobrze, tak właśnie prezentuje się ta aplikacja. Mam nadzieję, że ona Wam się spodoba i będziecie z niej korzystać w szkole czy w domu. Nie zapomnijcie także wejść w link. Do tego filmu znajdziecie się tam recenzja tekstowa dzisiejszego programu oraz do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!